Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Jastarnia. Jesteśmy w przepięknej miejscowości nadmorskiej, na Półwyspie Helskim, w Jastarni i usiedliśmy i odpoczywamy chwilę pod urokliwą latarnią morską, która jest malutka, nieduża, naprawdę w porównaniu z tymi innymi jest taka bardzo sympatyczna, ale słyszałem, że to nie jest pierwsza latarnia tutaj w Jastarni. I razem z Apoloniuszem Łysejko odwiedzamy wszystkie latarnie i no, mam nadzieję, że uzyskam odpowiedź na to pytanie. Czy to jest pierwsza latarnia w Jastarni? Panie Borysławie, odpowiem panu. Nie jest to pierwsza latarnia morska w Jastarni. Oprócz latarni w Jastarni mieściła się jeszcze latarnia w Heluborze, która w roku 1920 została przejęta przez administrację morską od administracji pruskiej. Ta latarnia nazywała się od roku 1920 Helbur, a wcześniej była to latarnia Heisternest. Ale ja państwu chcę kilka słów powiedzieć o tej latarni, która mieści się w tej chwili w Jastarni. To jest druga latarnia wybudowana po tej konstrukcji ażurowej, którą administracja polska wybudowała w roku 1938. Funkcjonowała ta latarnia przez dwa lata i została 19 września, podobnie jak latarnia morska w Helu i latarnia morska w Heluborze, wysadzona przez żołnierzy polskich, zniszczona dlatego, żeby się wojska niemieckie z okrętu Schleswig-Holstein i Schlesien nie mogły wstrzeliwać na tereny Półwyspu Helskiego, który był broniony przez naszych żołnierzy. Ta latarnia została zniszczona i na miejscu tej latarni w 1950 roku Urząd Morski pobudował nową latarnię. Wysokość tej latarni, jak wspomniałem wcześniej, jest 9 metrów. U góry pali się światełko, zasięg latarni 15 mil morskich. Ale ona jest na dosyć dużym wzgórzu, więc w sumie z tym wzgórzem to pewnie jest całkiem sporo nad poziomem morza. No, wysokość światła jest 22 metry, dlatego zasięg, mimo że latarnia jest niska, siła światła też nie jest zbyt silna, jej zasięg sięga 15 mil morskich. Ale jest ciekawa rzecz, ponieważ wokół tej latarni w Jastarni są umieszczone cztery betonowe takie cokoły i z każdego z nich wystają dwa żółte bolce. Jest to podstawa tej latarni, która w 1939 roku, 19 września o godzinie 13:30 została zniszczona przez polskich żołnierzy. Jak mówiłem, w celach, żeby nie można było się wstrzeliwać dokładnie na Półwysep Helski. To jest pamiątka po tej latarni, która była tutaj przed wojną. A w tej chwili jest tylko latarnia morska Jastarnia, która niestety nie jest udostępniona do zwiedzania ze względu na to, że jest bardzo wąską rurą. A w ogóle historia tej latarni jest też o tyle ciekawa, że ona została przeniesiona ze Stilo. W Stilo pobudowana w 1907 roku i do roku 1948 funkcjonowała jako buczek w Stilo i została stamtąd przeniesiona w celu budowy latarni morskiej w Jastarni. No rzeczywiście ona taki obwód, może nie obwód, tylko średnicę ma jakieś 1,5 metra chyba. 1,60 m, 80 centymetrów mają schody prowadzące na górę. No i niestety, żeby wejść tutaj do niej z deptaka, który prowadzi do morza, no trzeba się wdrapać pod górkę, a na tej górce jest tutaj, no to takie miejsce chyba dla miejscowych bardziej niż dla turystów. Dla dzieci, dlatego że jest to urządzona
nieurządzona jest ta prowizoryczna huśtawka dla dzieci, które mogą zeskakiwać, bawiąc się na linie. No ale jak spojrzymy tam w dół, to tam widać, że ta młodzież się zbiera ciągle w tym miejscu. Jest to jakieś chyba romantyczne miejsce. No myślę i kapselki też świadczą o tym, że jest odwiedzana nie tylko przez młodzież. Mimo, że wokół rzeczywiście coraz więcej atrakcji, park linowy mijaliśmy niedaleko, no jest bardzo przyjemnie patrzeć, jak te rejony takie atrakcyjne dla nas rozwijają się, jak zaczynają kwitnąć po prostu tutaj na wybrzeżu. W parku linowym to są dzieci, a tutaj przy latarni, na tej lince zaczepionej do niewysokiej sosny, ćwiczy młodzież ta, której nie stać na bilety do parku linowego. Jeszcze na koniec mała errata. Wysokość latarni to nie 9 metrów, a 13,3. Tyle sięga wysokość latarni od podstawy do wierzchołka, do kopuły laterny. A można to przeczytać tutaj na tablicach, które są? Można przeczytać. Niestety są to rzeczy pisane bardzo małym tekstem, bardzo małą czcionką i trudno do przeczytania. I to też są przez towarzystwo wasze zamieszczone informacje, to tutaj byłby tylko obiekt jakiś militarny, którego przeznaczenia może nawet przechodnie by nie znali, nie wiedzieliby, o co chodzi tutaj z tą rurą. Urząd Morski jest właścicielem tego obiektu, natomiast towarzystwo dba o to, żeby on był odmalowany, wyczyszczony, żeby to dziedzictwo morskie zostało uczczone w jakiś sposób i zawsze o tym, żeby się pamiętało, że obiekty dziedzictwa morskiego są obiektami, które ludzie chętnie odwiedzają. No bo w ten sposób staje się atrakcją turystyczną również, a przecież ze względów technicznych to nie musi być taka ładna ta latarnia, prawda? Może być brzydka. Tak jest. To najważniejsze jest światło, żeby światło było widoczne z morza. A dla turystów jest ważne to, żeby ładnie wyglądała i żeby można było sobie zdjęcie zrobić pod latarnią. Tak, zdjęcie pod latarnią. Patrząc na te rysunki, które są umieszczone w podstawie latarni, widzimy wieżę latarni Heisternest, w latarni w Heluborze, przed przebudową w 1907 roku. Jest mała, wąska wieżyczka u góry. Natomiast po przebudowie latarni w 1907 roku zwiększono jej średnicę do 3,5 metra i umieszczono optykę Fresnela większą. Podcasty dla Wikipedii to projekt, który tworzy podcasty, czyli audycje w formie dźwiękowej, radiowej, które stają się ilustracjami do haseł Wikipedii. Wikipedia ma swoje ilustracje graficzne, zdjęcia, filmy, natomiast brakuje w niej ilustracji dźwiękowych. I to wcale nie chodzi o takie ilustracje dotyczące konkretnie i bardzo ściśle jakiegoś urządzenia, które jest opisywane w Wikipedii i ono wydaje dźwięk. Tylko myślę, że ilustracją do haseł Wikipedii może stać się również opowiadanie o tym przedmiocie hasła. I to właśnie jest pomysł na wzbogacenie naszej encyklopedii takimi hasłami, które będą ilustrowane dźwiękami, opowieściami i różnymi historiami związanymi z hasłem.